Robert Lewandowski, L. i Łukasz Fabiański, fotografia Getty, już od czwartku 7 czerwca 2018 roku kanał TVP Sport można odbierać w naziemnej telewizji cyfrowej. Od tego samego dnia stacja rozpoczęła emisję całodobową, najważniejsze wydarzenia sportowe, w tym zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, będzie można oglądać bezpłatnie w każdym domu. Wszystkie mecze w TVP. Sprawdź komentatorów. Kanał TVP Sport może nie być widoczny automatycznie na wszystkich odbiornikach. W takim wypadku należy przeprogramować telewizor lub dekoder. Aby przeprogramować dekoder, należy 1. Wybrać na pilocie przycisk menu. 2. Wybrać funkcję instalacja. 3. Wybrać automatyczne wyszukiwanie programów. Po chwili lista programów odświeży się i pojawią się wszystkie dostępne programy, w tym TVP Sport. Więcej informacji na stronie jaknasodbierasz.tvp.pl. Oferta programowa TVP Sport w najbliższym czasie będzie poświęcona jedynie Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Transmisja wszystkich 64 spotkań w antenach otwartych, TVP1 i TVP2, dodatkowo niektóre z nich będzie można oglądać w jakości 4K w nowym kanale, TVP4K. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy, aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018. Konferencja prasowa kadry. Nie możemy się doczekać meczu z Senegalem. TVP Sport. TVP Sport zmieni się w kanał poświęcony tylko mundialowi. Widzów czeka około 500 godzin programu. Studio będzie żyło od początku dnia. Już od rana program prosto z mundialu. Reporterzy z Rosji poinformują o tym, co dzieje się w reprezentacji Polski. Później czas na analizę meczów z poprzedniego dnia, której dokonają nasi eksperci. W paśmie popołudniowym i wieczornym sportowa antena telewizji polskiej będzie transmitowała mecze wzbogacone analizami w studiu i relacjami reporterów. Na koniec dnia czas na mundialowy wieczór, w którym widzowie znajdą skróty ze spotkań, dokładne analizy matematyka futbolu, cięte komentarze Macieja Szczęsnego okiem cenzora, relacje z mundialu pozdrowienia z Rosji i tematykę lifestyle'ową dotyczącą choćby fryzury i tatuaży zawodników, stylówka z dnia. Telewizja Polska wyśle do Rosji swoją ekipę. Znajdą się w niej przede wszystkim czterej najbardziej doświadczeni komentatorzy, Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, Maciej Iwański i Tomasz Jasina. Spotkania będą także komentować Jacek Jońca, Sławomir Kwiatkowski, Hubert Bugaj, Szymon Borczuch i Aleksander Roy. Towarzyszyć im będą eksperci najwyższej klasy, Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski, od kilkunastu lat ekspert telewizyjny, Andrzej Juskowiak, król strzelców igrzysk w Barcelonie, wielokrotny reprezentant Polski, Maciej Żurawski, król strzelców ekstraklasy, uczestnik mundialu 2002 i 2006, Kamil Kosowski, wielokrotny reprezentant Polski, Marcin Żywłakow, były reprezentant Polski, od 6 lat związany z TVP jako jej stały ekspert, Mirosław Trzeciak, były reprezentant Polski, i Robert Podoliński, trener. Reporterzy TVP Sport będą towarzyszyć reprezentacji Polski 24 godziny na dobę. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018. Opona i grapefruit, czyli szczęsny w formie na konferencji TVP Sport mecz otwarcia, 14 czerwca, Rosja, Arabia Saudyjska, skomentują Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz, spotkania naszej kadry w fazie grupowej.
Dariusz Szpakowski i Radosław Gilewicz, 19 czerwca, Polska, Senegal, Jacek Laskowski i Andrzej Juskowiak, 24 czerwca, Polska, Kolumbia, oraz Jacek Laskowski z Radosławem Gilewiczem, 28 czerwca, Polska, Japonia. Finał będą komentować Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak. Na sport.tvp.pl będzie dostępny także komentarz alternatywny z trzech meczów reprezentacji Polski i finału. Spotkania zrelacjonują znany streamer Piotr Izak-Skowyrski i Maciej Iwański. Mundial będzie obecny w internecie. Powstał dedykowany serwis na stronie sport.tvp.pl, w którym będzie można obejrzeć wszystkie transmisje, skróty, gole oraz sporne sytuacje. W serwisie znajdą się niezbędne informacje, newsy, plan transmisji, statystyki oraz mnóstwo materiałów wideo, wywiady, materiały reporterskie, konferencje oraz wideoblogi komentatorów i ekspertów TVP, będą kulisy mistrzostw, relacje live z naszymi ekspertami. Rafał Rostkowski oceni sporne sytuacje specjalnie dla internautów. Jednym z reporterów będzie Sebastian Mila, z którym będzie możliwa interakcja przez social media. Wszystkie newsy i materiały wideo będą dostępne także w aplikacji TVP Sport. A dla tych, którzy chcą się wcielić w rolę selekcjonera, TVP Sport przygotowała grę Manager Mundialu. Będzie można stworzyć swój Dream Team i wygrać atrakcyjne nagrody. @kurskipl. #mundial jest tego rodzaju wyzwaniem, że przyspiesza procesy technologiczne jak wejście sport podkreślenie tvp.pl na #mux, czyli do telewizji naziemnej. Każdy z Państwa, nie musicie mieć żadnego dekodera, płatnej telewizji, będzie mógł mieć ten kanał w swoim zasobie za darmo. pic.twitter.com/hfk4kuk4i TVP Info 6 czerwca 2018